Hejka dublady, super, że jesteście. Zapraszam was na kolejny filmik. A dzisiaj pokażę wam, jak zrobić test prędkości dysku twardego HDD z przejściówką SATA na USB. Taki widz mi napisał w komentarzu pod moim filmikiem o tej mojej nowej przejściówce, adapterze z USB SATA. Żeby zrobił ten test prędkości zapisu i odczytu tego dysku, żebym pokazał ten filmik. No dobra. No to najpierw podłączymy dysk. Jest podłączony. No i mamy wyświetlił się teraz folder mojej najwyżej wziętego dysku. Zamykamy. A teraz wejdźmy w ten program Crystal Disk Mark 8. No. I tu jak widać, to jest ten program. Tutaj można wybrać 5. Tu mamy ilość testów. Rozmiar pikselu tekstowego. Testowany dysk. Ja wybieram ten F. To jest podłączony dysk FATA HDD na USB. Wybieram ten właśnie. A tutaj mamy jednostka. Ja wybieram megabajty. No dobra, to teraz testujemy. No jak widzicie teraz, tutaj widać miga ten zielony, czyli w tej chwili teraz się przygotowuję do testowania. Najpierw ten pierwszy właśnie, ten. O, widzicie? Odczyt to 107, kończy się 8 MB. Pierwsza kolejność. Teraz jest 107, kończy się 82 MB. Teraz będzie drugi odczyt. Drugiej kolumnie. Na drugim rzędzie. To teraz będzie 106,50 MB będzie teraz. To się pokazuje na tym filmiku. Teraz, zaraz będzie trzecie. Trzeci rząd teraz będzie. Jeden koła 29 megabajta teraz na tym trzecim. 35. Po tym trzecim będzie czwarty. Zero koła 95 gigabajta teraz niestety. No i mamy 1 megabajt teraz. Teraz 1 megabajt. A teraz... Teraz pierwszy zapis jest przygotowany. No i widzicie teraz? 110,17 megabajta zapisu.
110 koło 18 megabajta zapisu teraz jest. 88. A teraz... Teraz drugie. Drugie to będzie 104,37 MB zapisu. Z tego dysku twardego HDD SATA na USB. Z przejściówki USB na SATA. 105,18 MB zapisu. Teraz jest. Teraz trzecie zaraz. Cztery koła 10,1 megabajta zapisu. I czwarte, czyli ostatnie będzie. Będzie za chwilę się pokazało, czyli w tej chwili 0 jest. O, teraz się pokazuje 5,7 MB. 5,20 MB zapisu. 5,27. No, chwilę, jeszcze poczekamy. O, no i już. No i mamy wszystko przetestowane. Odczyt tego dysku ma 107,62 MB. A zapis to jest 110,88 MB. Tego dysku twardego HDD SATA. No to właśnie ten dysk na USB. Dobra, to tyle. To tyle, jeśli chodzi o pokazanie tego testu prędkości tego dysku. Dobra, zamykamy. I... A, chwileczkę, to nie mikrofon. Miałem wejść... bezpieczne usuwanie sprzętu. Dobra, nośniku. Wysuniemy. No. Dobra, już mam wysunięte, to teraz możemy odłączyć dysk. I takim tym sposobem, żeśmy w taki prosty sposób przetestowali dysk, przetestowali prędkość tego dysku twardego HDD na SATA, podłączonego USB. Okej, to już koniec tego filmiku. Jeśli podoba się ten filmik o ten poradnik, jak przetestować prędkość testu prędkość dysku twardego HDD na SATA na USB, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki, do zobaczenia, cześć i pa pa.